Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Suchy. Dzisiaj pogradujemy trochę nasze punkty MMR, gdzie jak widać nie jest ich specjalnie dużo, mamy miejsce dopiero 8300. Moją talią z Pelatelu, którą chcę przetestować w tym sezonie, jak daleko jesteśmy w stanie zajść, w której poczyniłem jedną zmianę. Wyrzuciłem trzęsienie ziemi, a w jej miejsce wrzuciłem jednego krasnoluda. Tym krasnoludem jest krasnolud harcownik. Dlaczego to uczyniłem? Ponieważ mamy dwie karty. Dopplera i runę Morana, które bardzo korzystają z tego, że mamy jednego krasnoluda w talii. Doppler jest nam w stanie stworzyć agitatora, który jest nam w stanie wyciągnąć od razu harcownika, a runa często nam tworzy na przykład Pauliego, który albo Bruwera, przepraszam, Barclayelsa. Więc to jest dodatkowe nasze takie pchnięcie, które by nam mogło pomagać. Niestety gramy z jedną najbardziej rakowych talii w grze. Ale cóż, czasami taki musi być. Jak rozpoczniemy? Rozpoczniemy prawdopodobnie z dekretem królewskim w Insegrima. W rozkaz wymarszu. Najemnika easy. To jest 11 punktów i to jest 11 punktów, więc nie mam powodu, żeby zagrać jakąś kartę do góry nogami. Okej. Okay. 18-punktowe otwarcie. A teraz bardzo inteligentnie zagra szpiega, ponieważ wyciągnie Barclayelsa z karty. To jest taki trik, który niewiele wie. Wiele osób zna. Na całe szczęście 31 punktów nie zrobi z tym trikiem. Więc możemy spasować. Jakoś przeżyjemy. Ale doszedł do wniosku, że ma w ręku ten cerza ostrzy i nie musi tego robić. Dobrze, mamy i dwa dwójniaki, i dwa... A, patrzcie, kto by się spodziewał. I dwa dwójniaki, i dwóch elfich obrońców w ręku. Chyba nie chcemy obrońców w ręku. Od czego by tu zacząć? Chyba nawet od pogratulowania, że bardzo dobrze gra i potrafi grać dobrze w gwinta. A tak na serio to chyba zaczniemy od Dopplera. To nie są świetne wybory, ale chyba musimy wybrać neofita. Byśmy wybrali najemnika, ale mamy zupełnie nic na polu bitwy. Harcownik też nie jest, znaczy pan harcownik też nie jest zły, tylko ta też ostrzy ma równo 3 punkty, więc się nie wzmocni. Więc to musi być neofita. Poropować go też trochę można. Jak tak bardzo ładnie gra, to niech trochę poczeka. To prawdopodobnie od razu zapniemy. Temu nie możemy pozwolić żyć. To jest prawdopodobnie wersja sklepa. Albo nie, to jest wersja Cyrynowy. Czyli jeszcze ciekawsza, taka, którą potrafią grać tylko najlepsi. Teraz możemy wyciągnąć elfiego najemnika, tylko nie mamy zbytnio opcji, więc po prostu zagramy innego z ręki. Poczekamy, aż zagra coś nieco większego i wtedy zagramy po prostu Itlina i zapniemy mu to. O, patrzcie, Bruwer w Barclayelsa w Tasaka. Słyszałem, że tylko takie najlepsze osoby na 21 randze potrafią tak grać. No dobrze, po prostu musimy go jakoś przerzucić na tempo. Co nie będzie to proste, nie będzie to łatwe zadanie. Przez takie fajne zagrania. Po prostu zaczniemy sypać naszymi piwerkami i wszystkim, czym mamy ogólnie. Pod Aglais mamy rekonesans, to nie jest świetne, ale też nie najgorsze. Mamy w sumie małe prawdopodobieństwo, że rekonesans wyciągnie nam dwóch obrońców. Chcielibyśmy prawdopodobnie użyć teraz
Ejtne, tylko nie mamy w co. W Dopplera albo Pionazura to są bardzo słabe, bo rozkaz wymarszu daje nam najemnika. Ale nie mamy już żadnego browara w talii. Więc myślę, co by teraz zagrać i chyba zagramy runę. To nie są najgorsze opcje, ponieważ on nie będzie w stanie zbuffować tego tancerza ostrzy chociażby tak mocno, żeby już nie byłby w stanie za ten przeciągnięty. Nawet jak zbuffuje raz czy dwa, to i tak tylko do piątki poskoczy. Raczej nie ma szansy poskoczyć wyżej. Okej, wszystko według planu. Mamy też Dopplera pod Aglaze. Gdzie znowu to nie jest tragedia? Ale zagramy sobie w pełna RNG, zagramy w 8 Nebrunę. Czy możemy zagrać drugą Malenę? Możemy, ale to nie jest jakiś fantastyczny pomysł. Eliren raczej nie wchodzi w grę. Jarpen jest dosyć ciekawy, ale on pewnie ma jak to skontrować. A zagramy Milana. To jest więcej punktów niż Jarpen. A nawet jeżeli porównie mu dwójkę, to i tak jest więcej punktów niż Jarpen. Co mi tam wziął? Rekonesans? Rekonesansu nie mam. Runa. Okej. Jedna Melena już się odwróciła. Co byśmy chcieli teraz zagrać? Cały czas patrzę na to Aglaze, ale cały czas to nie jest jakiś świetny wybór. Nie mamy świetnych kart tutaj do wybrania. Nie ruszaj się. Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Weźmy Dopplera. Okej, to jest 5 plus 6, 11 punktów. Czy elfi zwiadowca będzie więcej? Prawdopodobnie będzie więcej. Dokładnie. Nie trzęś tym. Aha, nie, to jest 3-3-3, to jest 9, przepraszam, to jest 14 punktów. Okay. Czeka tu tylko śmierć. Dobrze, i wyszliśmy na prowadzenie. Teraz sobie możemy spasować. To jest talia prawdopodobnie Cirinowa. Jak dosyć dziwne. Widziałem dwóch dragonów, a wszystkiego innego po jednym. Czy on jego dragona stworzył z Dopplera? Nie wiem. Jakoś straciłem orientację. To jest najgorsza karta w naszym ręku. Gdzie powstał ten drugi Doppler? Ten drugi z Dopplera dostał. Awangardę w Lichat. Czyli to mimo wszystko jest wersja Ciri. Nie sądzę, żeby on grał Mandragora. Więc rozpoczniemy od Orfiego Obrońcy. O, a to jest w ogóle najlepsze combo w grze. To już w ogóle wymaga IQ 5000. On prawdopodobnie szuka Shiru. A, my liczymy na to, że go nie znajdzie. Wszystko sprowadza się do tego, czy masz Shiru w ręku, czy nie. Koniec gadania. No i patrzcie, grał wszystkim, czym szło. Grał
Bruwerem z Sirinową. Grał tancerzem ostrzy. Grał Bruwerem w Tasaka. Grał jej wina w rundzie pierwszej. Grał wszystkim. Grał wszystkim, co popadło. Najgorszym rakiem, jakim tylko szło. A przegrał z takim sobie Spiratel. Jakby to jeszcze go najbardziej zbijemować. Osobiemu Ciri. 16 punktowa złota karta. Kto gra takie karty? te zwycięstwa z metą, tą najbardziej rakową, to tak cieszą. To jest taka ulga. Ale my na tym nie poprzestajemy i lecimy do kolejnego pojedynku. Ok, grałem przeciwko Henseltowi. Akurat moja wersja nie gra kompresji artefaktowej, więc może być ciekawie. Ale mamy Itlin w podwójne zapnięcie. Mamy Wiedzących w zapnięcie. Więc jesteśmy w stanie kontrolować jego jednostki całkiem nieźle. Niestety nie mamy... mamy Dopplera w ręku. Ale to nie jest świetne rozpoczęcie. Więc chyba po prostu zaczniemy Insigrima w rozkazu marszu. Na życie nie trafiliśmy, bo po co? Ale nie ma tragedii. Mam pewnie teraz Zagatalara. Bo dzisiaj będziemy musieli się mierzyć z maksymalnym rakiem. Wieża Oblężnicza z ręki. Wieża Oblężnicza z ręki. Ha. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Czy on od razu chce skonsertować? A, teraz to ora. Wyczekał mnie jedną rundę. Tak gra niekonwencjonalnie. Tak trochę inaczej niż na Gwent TV. No nic, będziemy musieli to na równych kartach zaakceptować. Taki jest los, taka jest meta. Albo gra się przeciwko rakowemu Hensetowi, albo gra się przeciwko rakowemu Bruwerowi. Albo gra się przeciwko Alchemii. I ktoś się zastanawia, dlaczego Gwint ma coraz mniej graczy. No dobrze, ale już nie będę flamił, obiecuję. Henset powinien grać drugą rundę. Według mnie to byłby błąd, jakby spasował. Okej, okay, według mnie to jest błąd, ale to już nieistotne. Chyba chcemy odchudzić talię, więc wydaje mi się, że powinniśmy zagrać najemnika. Piorun Azura oczywiście chcemy zostawić w talii. Chcemy kontrolować jego maszynę. Jeżeli uda nam się skontrolować tak, że jego Hensel będzie martwy, to powinno być ok. Jednakże możemy mieć z tym problemy. Trzech obrońców w ręku. Fantastycznie. Okej, okay, wylosowaliśmy jego sadowca. Nie spodziewałem się, żeby ten dragon dużo długo żył. Jednakże on nie ma jakiejś fantastycznej kontroli. Mam maszyny, tak. Ale one są w stanie jakoś dużo zabijać. Tu pojawił się problem. Ponieważ nie mamy jak tego zabić. Możemy zagrać jedynie liść na Orange Jesus. Znaczy możemy zagrać Piorun Azura, ale wtedy nasza Itlin będzie martwa. A nas bardzo interesuje, żeby nasza Itlin nie była martwa. Więc chyba będziemy liczyć na Orange Jesusa. Że nam stworzy cokolwiek. Dobrze, on ma załogę. To jedyny plus. Okej, okay, jednak zagrał dwóch. A jak zagrał dwóch, to znaczy, że my gramy naszą teraz Itlin i zabijamy obu. Znaczy wiemy, że on teraz nie będzie chciał skasetować, jednakże oni stworzą zbyt duże zagrożenie.
żeby móc pozwolić im żyć. Dragon jest bardzo miły, ponieważ rozróżnia nasze jednostki, że nie są tej samej wielkości. Znów ranny. On wtasował ajów. To jest ciekawe. Okej, okay, ale chyba czasem dopiero. Myśmy mogli zagrać Rufiego obrońcę. 11 punktów, to jest 10. Więc easy wybór. Ulepszymy trochę naszego Draguna, żeby tak od razu nie umiał. Żeby pożył sobie dobrym życiem. Jest blisko. To od razu zabijamy. Jeżeli uda nam się skontrolować wszystkie jego jednostki, będzie ok. Chociaż on będzie miał jeszcze pożogę eventu do Merfa. Taran to też jest jednostka, którą może mieć pod Hanseltem. Tylko zużyjemy na nią sobie Mandragorę. Tu nic wielkiego się nie dzieje, po prostu staramy się kontrolować jego Hanselta. Tylko tyle. Także on ma da mi dwie karty przewagi, więc będzie w stanie jako Hanselta użyć swoją ostatnią kartę. My niestety kompresji nie mamy. To jest najgorsze, najgorzej. Ejtę byśmy chcieli sobie zostawić jako kontrolę. Wiodącego chcemy sobie zostawić jako kontrolę, więc zostaje nam teraz zagranie naszych obrońców. I czekamy na jego maszyny. Musimy mu zabijać maszyny. No, maszyny są złe i wrogie. Wiemy, że jego jeden z celów dla Hanselta jest na pewno wieża obrężnicza. Drugim był inżynier, ale inżynier już na pewno nie jest, ponieważ dwóch sobie zostawił w talii. Wieżę też zostawił w talii, więc to też nie jest coś, co go by interesowało zapewne. Zakładam, że też jednym z dla niego celów jest taran, ponieważ taranów wszyscy używają. Czyżby nie znalazł kołowrotu? A ciekawe. Więc to jest taran. Chyba musimy po prostu kontrolować jego tarany. No to do dzieła. Atakując tego Rufiego obrońcy mi pokazuje chyba, że nie ma pożogi. By było bardzo interesujące, gdyby tej pożogi nie miał. Jakim cudem te dwie jednostki akurat się zrównały idealnie. Haha, haha. Proszę, nie miej pożogi. Please no. Please don't. Nie weźmiecie nas żywcem! Ha, to jest ciekawe. Czy ja powinienem teraz użyć machakamskiego dwójniaka? I tak, żeby uderzyło tylko jednego żołnierza, a drugiego nie. Please, Arangizus. Dzięki, Arangizus, że nigdy mnie nie słuchasz, nigdy nie wspierasz. Heh, to też nie jest pożoga. Gdzie jest twoja pożoga, ziom? Znaczy, to jest zupełnie jakaś maszyna, którą trzymał do samego końca i którą skanseltuje. Więc po prostu chcemy zagrać jak największe tempo. A pytanie. Jeżeli on ma pożogę, lepiej by było zagrać dwójniaka. Jeżeli nie ma pożogi, najlepiej prawdopodobnie byłoby zagrać Wilczy Dół. Raz. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 punktów.
Musimy myśleć na to, że nie ma pożegi. Mi się wydaje. Ja zobaczymy. Jasne, nie ma sprawy. Szani. To jest problem. No niestety przegraliśmy, ale chcę zobaczyć, jak blisko będzie. Ostatnią maszynę musi wrzucić. Było bardzo blisko, 6 punktów. 6 punktów tylko. Ja tymczasem dziękuję, że byliście ze mną. I jak zwykle widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.